Janie Rodo, nie chcę cię obrażać, nie chcę ciebie nic robić, ale powiem tak. Ja ciebie nie widziłem. Ani jak trzeba było wychodziłeś na bramkę i tak dalej. Chodziłeś do sklepu, chodziłeś wszędzie. Nie było nakładania kajdanek tobie. A ciebie przywiózł do rąbania drzewek. Kto? Krzysiek Niemiecki. Przywiózł niemiecki, ciebie niemiecki wszędzie. Jeszcze ciebie, małoletnie dzieci. Jak ja prowadziłem lejta z Fiodorem, to ciebie małoletnie, 8-10-letnie nawali tobie alkohol, wręczali, może 15-letnie, tak? I do 15 lat dawali. I ty przyjeżdżałeś taryfką i mówisz, bęceluj, to twoje hasło, bęceluj za taryfę. A ja ci odpowiedziałem, że ja nie będę bęcelować, bo ja taryfu nie jechałem, ty jechałeś, to bęceluj teraz w kieszeni. Kto jedzie taryfu, ten bęceluje. To jest taka prawda. Ja, żeby jechał taryfą, ja swojego kieszeni muszę zabancelować. Zapłacić inaczej za taryfę. Ty jechałeś, a ty słuchasz małych dzieci od 8 do 15 lat. No oni te taryfy wzywali, nie? I oni dla ciebie wzywali taryfy, a ty siadałeś, jeszcze może jakiś znajomy ich woził ciebie i ten taryf jest jeden, powiem, określę, jeden tęgowaty taki, gruby, a drugi taki w czerwonej czepetce przywoził ciebie. I ten gruby, tęgowaty człowiek mówi, zapłać pan. A ja mówię, a co to ja jechałem? Ten pan jechał, to niech zapłaci dla pana. A ty zapytał się, czy jest Fiodor. Fiodor był, jak była ta, Ewka. Lipka. Lipka, Ewa Lipka. To Fiodor wyszedł i zapłacił. Drugie, nie, jeszcze przed Lipką to on zapłacił. Raz. A drugi raz, jak Ewa Lipka była, ty przyjechałeś znowu, myślisz, że wejdziesz i będziesz, jeszcze powiedziałeś, że o, daj mi 200 złotych. Daj mi 200 złotych. A za co ja mam dawać tobie 200 złotych? Kto ciebie kazał łupę wstawić do mojego internatu? A ty powiedziałeś, o, tak ja chcę mieć sprzęt jak ty. Ja nie. Rodo, taki sprzęt to trzeba wiele lat być. Pierwsza radnym, druga z posłem, siedzieć w Warszawie wiele lat, w Sejmie, a ty jesteś za mało kaszę, jak tylko za dużo spożywał alkoholu, buteleczek. Ja ci pokażę coś. Zobacz, Janie Rodo, od moich urodzin, od 21 stycznia, które mnie stuknęło, 25 lat ludzie przynieśli dla mnie. Otwarta? Nie. Jeszcze pokażę ci. Szampan alkoholowy. Proszę. Otwarty? Banderola narożona? No, robisz zbliżenie. Nie. Zrób zbliżenie. Tak, zrobimy. Otwarty? Nie. Jeszcze pokażę tobie. Inne szampony. Szampany. To szampon czy szampon? Jak to się mówi? Szampan. Szampan. Otwarte? Nie. No nie. Widzisz? No jest dowód, tak? Jest dowód. Że ja alkoholu, a ty powiedziałeś, że ja alkoholu spożywam. Proszę. Proszę. To będzie dla ciebie dowód. A żeby dać dla ciebie to, to by to już za zegarkiem mogę pójść na zakładkę, na pieniążki i za 5 minut by nie było tego. No.